trzy nierozłączne paski na dresie. Spejson, miej się. Wojtas, prawo jazdy and polonez. Valo, mózg. Halo? Dupa! No, pomyłka. No. Dupa! A płod! Czesław Niemen? Czesław dupa! Wojta, skąd do niej wychodzisz pół godziny, kiblujemy pod blokiem! Nie ma co jechać w Słomczynie, będziemy na 12, bo się Królewicz musiał wyspać. O tej porze nikt już nie kupuje. No trzymaj mnie, Spejson, bo mu jebne 8 radii z nocy przynoszę. Tych radiów, to się mam prawo wyspać, nie? Ile walu zajumał? Jedno. Przynajmniej z panelem. I firmowe. Firmowe. Ty se lepiej sprawdź, jak się Blaupunkt pisze. O kurwa. Luz, ziomeczki. Wojtas, zapuść jakąś nutę na zgodę. Tylko, że taśmę mi wciągnęło z molestą i magnetofon nie działa, mogę tylko radio zapuścić. Skacowana, wysuszona, wydoiła pół flakona i... A i czule, do niego przeklina. Ty jesteś rodem z Lublina, a ja jestem rodem z Radomia, ale jestem zrobiona. Może lepiej nie. Opony letnie, opony zimowe, firmy Tubeles, bezpośredni importer, sektor B, pawilon 14. U nas tanio, tanio i jeszcze raz tanio. Sektor B, pawilon 15. Jak tanio, to tylko u nas. Głodny? Spragniony? Mała gastronomia Krystyna zaprasza. Może jesteśmy gorsi od McDonalda, ale kto powiedział, że McDonald's jest dobry? Mała gastronomia Krystyna, dosyta, za grosze. Pawilon 1, sektor H. Uwaga, sprzedam tylny most do Poloneza. Tylny most do Poloneza, stan średni. Telefon 795-200-346. Kurna, zaraz mi nogi w dupę wejdą razem ze spodniami. Trzeba było na plac furo wjechać, przynajmniej było gdzie usiąść. Wjechać na plac, wiesz ile to kosztuje? Radia, radyjka samochodowe prawie nieśmigane, lepsze niż ze sklepu zachodnich firm japońskich. Radia, radyjka. Ile za tego Blaupunkta? 200. Drogawo. A za to bez panela? Patrz, walu, jak się handluje. 300! No, to dziękuję. No i widzisz, Wojta, slamu się jeden złamany. Chyba kutasie. Co? Jak złamany. A no, kutasie. Wystraszyłeś klienta za tyle, to se można w sklepie kupić. O, następny. Teraz mordy w kubeł, ja będę gadał. A te radiator z papierami macie, panowie? Ważne, że grają i niedrogo. Po co komu papiery? Po co? Po to. O kurwa, pały, pizgamy! Gonimy? Po co? Zostawili towar. Widzisz, Wiesiu? A jak kupowałem tą lewą odznakę, to mówiłeś, że wolałbyś te trzy dychy wypieprzyć na śmietnik, niż takie gówno z plastiku kupić. Nie? A wszystko pojebałeś. Oni mieli tam takie gówno z plastiku i chciałem to kupić, bo śmieszne. Walu! Walu, czekaj! Cały towar zostawiliśmy! Jak chcesz, to wracaj, frajerze! Prędzej przesłucham całą płytę werby, niż dam się zapuszkować! Gonią nas? Nie wiem! Boję się, że jak się obejrzę, to się wypierdolę! Do kibla! Przeczekamy w środku! Kurwa mać, co to jest? Do babskiego! Kurwa, ale nam się udało! No, tak długo to w życiu w kiblu nie siedziałem. Ta nie siedziałeś, a u Wojtasa ostatnio? Spanie po najebanemu się nie liczy. Ta spanie, i co, przez sen tyle nasrałeś, że aż się kibel zapchał? No a co? Szkoda tylko tych radiów, nie? Cała noc śmigania z porcelanką i wszystko psu w dupę. Spokojnie, Wojtas, odrobimy. O kurwa. Ja się pytam, gdzie była policja?